Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia pomiędzy Alirezą, Firuzją a Timurem Rajabowem, bardzo ciekawa. Ze względu na to, że Timur Rajabow jest wielkim specjalistą obrony królewsko-indyjskiej, a taka właśnie na szachownicy nam dzisiaj powstanie obrona, taki debiut. Niezwykle interesująca gra z jednej i z drugiej strony. Zapraszam serdecznie. 18-letni Firuzja podejmuje 34-letniego Rajabowa, który, moi drodzy, między innymi wygrał Puchar Świata. Wygrał jako 14-letni chłopak, jeszcze z Garym Kasparowem, partię klasyczną w obronie francuskiej. W ogóle pamiętam jeszcze te czasy, jak o tym się mówiło w telewizji. No, niesamowita sprawa, niesamowita, niesamowita partia tutaj dwóch zawodników. Swoją drogą bardzo lubię grę Rajabowa. On naprawdę logicznie gra w szachy. Oczywiście pamiętajmy, że nie zawsze super się gra, ale. Nie zawsze wychodzą te partie jakby się chciało, ale jednak zawodnik, który ma 2750 ponad, gra obronę królewską indyjską. To jest w ogóle rekord świata, można powiedzieć, bo. To jest bardzo trudny debiut na tym poziomie, a niemal, że prawie nikt go nie gra. Oczywiście, partia gra na 15 minut na, na zawodnika plus 10 sekund, więc to szachy szybkie, a nie klasyczne. Też troszkę to zmienia. Przejdźmy do rzeczy, moi drodzy. Młody tutaj Iranczyk zagrał D4, no skoczek F6, oczywiście Timur Rajabów, skoczek F3, a już myślałem, że tutaj zaraz jakiegoś Londyna białe mi wykurzy, ale jednak nie. Jest G6, jest C4, goniec G7, robimy domek, skoczek na C3. Szybka roszada u czarnych, problemy y, z królem się rozwiązują od razu. E4, D6. D6 ważny ruch, przypominam, żeby bronić jednak punktu na E5, żeby nie było tego E5 zbyt szybko. Zresztą standardowe posunięcie. Goniec na E2 i, moi drodzy, E5. Dla niewtajemniczonych jeszcze powiem, że ruch E5 jest ruchem dobrym, klasycznym i tak się grywa. Tutaj straty, piony, straty piona od razu już tak powiem nie ma, bo jak zbijemy na E5 i pionek odbija, to następuje szereg tutaj takich kombinacyjnych ruchów, gdzie tego piona odzyskujemy poprzez czasem odbicie skoczkiem na E4, i goniec tam zerka na tę figurę, która tutaj przeważnie skoczek, który bije na E5. Więc tutaj. Nie boimy się w ogóle bicia, a generalnie po wybiciu czarnymi bardzo się cieszymy z tej pozycji, bo to jest już w zasadzie wyrównanie. Można powiedzieć, no czarne cieszą się z tej, z tej pozycji. Zwyczajnie tu jak ktoś gra to czarnymi to jest ok. Moi drodzy, po e5 została zagrana roszada. Jest oczywiście szereg ruchów, jakie można wykonać. I goniec e3, i d5, i można zrobić właśnie roszadę. Tak też tutaj białe grają. I skoczek na c6, klasyk klasyków, moi drodzy, klasyczna, klasyczny wariant, przepraszam najmocniej, klasyczny wariant. W obronie królewsko indyjskiej jest D5, od razu przepchanie to jest właśnie prowokacja do tego, żeby przepchać, a jednocześnie skoczek, wiadomo, próbował umocnić tutaj atak na D4. Więc skoczek wraca na 7. To jest właśnie fajne przemanewrowanie skoczka. Ten skoczek zawsze pomoże przy F5 ewentualnym, ewentualnym zagraniu. No ale dobra, kto zna troszeczkę te ruchy, to wie o co chodzi. Moi drodzy, skoczek E1. Klasycznie, tutaj ten skoczek wraca na jeden. Niektórzy się dziwią, może, ale manewry. Manewry, jeszcze raz manewry. Ten skoczek na D3 będzie się czuł lepiej. Przede wszystkim też F3 jest potrzebny, żeby bronić tutaj pionków w centrum. Skoczek D7. Ruch przyjemny, spożytecznym, dlatego że zwalnia tutaj piona na F5, a przy okazji nie pozwala chwilowo zagrać pionkowi na C5. Bo. Przepraszam, najmocniej tu jak na przykład białe by zagrały b4 i chciałyby grać c5, no to ten skoczek jeszcze z pionkiem właśnie mocniej wzmacnia punkt c5. To tak przy okazji. Oczywiście spotyka się też skoczek e8. Nie ma chyba to aż tak ogromnego znaczenia, ale jednak skoczek d7 to klasyk. Skoczek na d3, zobaczcie, tutaj się przygotowuje c5, bo w ogóle zasada jest taka w królewsko-indyjskiej, że czarne chcą grać na królewskim, białe odpowiadają kontrą na hetmańskim, ale różnie bywa, moi drodzy. F5 zostało zagrane, F3 i F4. Jak analizowałem partię z lat 90., no to obrony królewsko-indyjskiej, to ten wariant mi się niesłychanie podobał czarnymi, ze względu na to, że ten goniec nie stoi już na E3 i nie jest, nie jest schowany na F2. No cóż, Alireza na pewno dużo pracuje nad trzechami i, i może miał tutaj co, coś wymyślone przeciwko specjaliście grać w tak odważny sposób. No to trzeba przyznać odważnie, odważnie, moi drodzy. B4. Idzie B4, bo trzeba grać C5 koniecznie. G5, czyli tak. Marsz pionów po tej stronie na hetmańskim, a tutaj marsz pionka na tej stronie. I teraz zostało zagrane C5. moi drodzy, do wyboru teraz czarnymi jest dużo, dużo opcji. Klasycznie, jakbyśmy chcieli grać, to staramy się robić coś takiego: skoczek na F6 z planem G4. Tutaj też po skoczku F6 planujemy grać czasem wieża F7, goniec F8, wieża G7. Takie plany są. Ja tego nie przedstawiam celowo, żeby sobie starać się wyobrazić ten plan troszeczkę. Zawsze oczywiście możecie sobie to spokojnie przestawić u siebie. No ale też są też inne opcje. Można skoczek G6, można próbować też grać H5, tylko czasem brakuje tego tempa. Tutaj czarne muszą mieć na uwadze, żeby bronić też punktu D6. I tutaj Radzhabow zagrywa niezwykle ciekawy ruch wieża F6. Jest to jeden z planów. Jak już wiemy, gra to specjalista, więc ten plan na pewno był nieźle przerabiany przez Radzabowa. No i wieża f6 ma fajne funkcje. Między innymi broni na d6 i przerzuca się na g6 z planem ataku na króla tutaj. Wygląda zachęcająco. a4. Białe idą pionami, rozpychają się, czasem goniec na a3 wspomaga tutaj atak na d6. No, łapanie przestrzeni. Tradycyjna gra ze strony białych wieża G6. No i król H1, już asekuracja ze strony białych następuje. Król schodzi na H1 niby bezpiecznie, no ale obawiamy się oczywiście takiego ruchu G4 w przyszłości. Nie chcemy, żeby tutaj było jakieś bicie. W sensie może chcemy, może nie, ale chcemy odbić pionkiem generalnie, czasem też gońcem. No ale słuchajcie, chodzi o to też, że król Haiden spełnia też taką fajną rolę, bo czasem też hetman na B6 wchodzi po wymianach, atakując szachem i tam na B4 ewentualnie, chociaż teraz to jest niemożliwe, ale to jest zawsze jakaś taka profilaktyka myślę. A6 ze strony czarnych, no ja tutaj bym na przykład poszedł na całość i próbował grać w skoczek F6 i G4 szybko, ale gra rajabow. A6 to może też jest przydatne posunięcie, bo zawsze ten skoczek ma ograniczoną opcję na B5, żeby tam atakować skrzydło hetmańskie. Wieża zagrywa na G1. Zobaczcie, że Alireza tak dosyć sprytnie się broni na skrzydle. To jest myślę, że ciekawe, bo ten pionek może iść do góry grając G4 czasem. I to nie jest ruch, który atakuje, a jest to ruch obronny, i ta wieża tego pionka tutaj z tyłu wspomaga. Skoczek zagrał na F6. I teraz ruch, który mi się bardzo podoba, warto zapamiętać białymi, jeżeli gramy tego typu schematy, jeżeli chcemy się obronić przed takim ruchem G4. Oczywiście ten ruch teraz jest niemożliwy z tego względu, że tracimy pionkę czarnymi. Ale jeszcze bardziej można to wzmocnić. I ten skoczek F2 jest bardzo solidnym posunięciem. Skoczek F2 warto zapamiętać, dlaczego. Widzimy już, że jeszcze bardziej bronimy G4, bo czarna nie odpuszczą i będą próbowały grać H5 i G4. To jest naturalna sprawa ze strony czarnych. A druga rzecz jest taka, że ten skoczek mocno broni ten punkt E4. Jeszcze czasem bywa także. Czarne tutaj poświęcają figury w centrum. Ten skoczek pięknie scala bardzo kluczowe pola E4G4. No niełatwa gra w tym debiucie jednym i drugim kolorem, nawet bym powiedział trudniejsza gra czarnymi zdecydowanie, ale to jest dla ambitnych, yy, znaczy no dla wszystkich, tak, ale nie wszyscy grają właśnie Królewską Indyjską. Ja uważam, że debiut bardzo rozwija logiczne myślenie w szachach, bardzo, bardzo. Moi drodzy, skoczek H5 zostało zagrane. I teraz jak grać białymi? Bo nie da się tego tak wyuczyć, moi drodzy. Tutaj należy nabrać umiejętności strategicznych. No i um, najlepsi to potrafią. A co grać? Co grać teraz białymi? No przede wszystkim ten skoczek ma chrapkę tutaj na g po wybiciu, wybiciu um, otwiera się wieża na h6 i robią się problemy. Dlatego też białe reagują ruchem g3. Spokojnie, jak na wojnie, moi drodzy. Ale wszystko liczy. Zobaczcie, że te gońce są w stanie tutaj troszeczkę wspomóc po diagonali. Jeśli pion tutaj by wybił, to, to ten łańcuch pionków się rozrywa i w ten sposób ten goniec ożywa bardziej w obronie, w asekuracji białe widać, że niby 18-letni zawodnik, a gra niezwykle dojrzałe szachy w tym momencie bierze h6. No Rajabow stawia tutaj na piękno, próbuje atakować. Powiem Wam szczerze, że ta pozycja jest około równości wbrew pozorom, taka dynamiczna równowaga, ale e, bardzo ciekawie gra czarny. Tutaj czarnymi też chodzi o to, żeby e, te figury miały jakąś tam harmonię gry, bo jeżeli one się zamkną i no, widzimy na przykład goniec jest zamknięty, ale to jest chwilowe oczywiście. Harmonia gry, figur jest ważna, żeby te figury miały jakiś potencjał gry na przyszłość. Moi drodzy, w tym momencie król zagrał na G2. Okej, okay, to jest dobre posunięcie, a na przykład G4 się narzuca. Pewnie większości osób, niestety, po tym ruchu jest takie posunięcie. Znaczy, niestety, nie ma tragedii. Ale po tym szachu trzeba uciekać i na przykład po wybiciu, jak grać czarnymi dalej, bo wydaje się, że białe się świetnie obroniły i ja się tutaj zgadzam. Teoretycznie czarnymi ciężko się przebić, ale na przykład taki plan wieża H4 i H5, żeby próbować rozbijać tu pionki, jest na miejscu. Szkoda, że nie ma skoczka na F6, bo czasem jakieś takie opcje poświęcenia istnieją. Trzeba brać to pod uwagę. No cóż, białe miały inne plany i zagrały królem czarne skoczkiem na e6 z powrotem, no i teraz tutaj a5, jeszcze bardziej łapanie tej przestrzeni, takie to jest też ciekawe granie, bo zobaczcie, białe czekają, aż czarne będą atakować na skrzydle i konsekwentnie powoli ten plan swój realizują na hetmańskim, tutaj starają się coś tam za chwilę pewnie powybijać, no grać po prostu na hetmańskim białym muszą, żeby coś osiągnąć, hetman e8. No, ja mówię na hetmańskim, a my białe grają na królewskim, wieża H1. Asekuracja. Ale to też jest ważne. Zobaczcie skoczek, jak bardzo dobrą rolę spełnia, nie wpuszcza na H3 gońca. Tutaj bardzo groźnie by to wyglądało, a skoczek jednak jest na straży. To jest bardzo ważna figura, pamiętajcie w tym momencie. Hetman zagrywa na G6. I białe tutaj wybijają, wybijają czarne, skoczek zagrywa na 4 konsekwentnie. Ten skoczek, jak tutaj wskoczy i zaatakuje wieżę, i zbije gońca, to będzie dobrze dla białych. Już bardzo dobrze. Oczywiście to jest standard, tak się białymi powinno grać. Moi drodzy, i czarne tutaj popełniają według mnie, chyba nie tylko według mnie, małe, małe, no, mały błąd. Znaczy nawet może i trochę większy, bo to się potem zaczyna lekko mścić, znaczy może się mścić. Otóż czarne wybiły na F3. Dlaczego to błąd? Przede wszystkim jak ktoś gra króleską indyjską. To musi pamiętać o tym, żeby trzymać napięcie. Napięcie tutaj w szachach jest, w ataku jest bardzo ważne. I myślę, że większe szanse czarne miałyby, jakby zagrały G4. To myślę, że jest dobry moment. Ciężko ruch taki zagrać. Bardzo ciężko, bo zobaczcie, że tutaj na F4 tak podwisa nieco. Goniec jeszcze na wieżę, ale z drugiej strony tu się też otwiera na królu linia G. Jeżeli wybijemy, no i teraz jedna z lepszych opcji dla białych to na przykład skoczek na B6, wtrącenie. I tutaj można by było wybić goniec, mógłby wybić wieża B8. I ta pozycja jest mniej więcej, no mniej, mniej więcej równa, ale jest otwarta linia na króla. Tutaj coś jednak można kombinować czarnymi, a jak pozycja by się zamknęła, może być ciężko. Tak czarne powinny próbować grać. No cóż, poszło inaczej. Tutaj poszło bicie, i Pionek po prostu wybił, wieża wybiła. Zobaczcie, że wieża, która była figurą, która atakuje, została wymieniona, co jest sukcesem białych w tym momencie. No ale czarne właśnie miały pomysł na G4 w tym posunięciu. Tylko, że to już nie jest aż takie skuteczne. Zauważcie, że skoczek, goniec pięknie bronią króla, kluczowych pól i jeszcze goniec białopolowy, czarnopolowy wróć dobrze tutaj prosperuje, mimo że nie został wyprowadzony. Skoczek zagrał teraz na B6 wtrącenie. Wieża B8. I moi drodzy, tu mi się podoba bardzo teraz zagranie białych. I wiem, że Firuzja na przykład analizował partię Władimira Kramnika. E, Władimir Kramnik w obronie królewsko-indyjskiej Białymi był naprawdę niezłym specjalistą i wymyślał bardzo ciekawe idee. I ta idea właśnie tutaj powstaje. Sam również, przyznam się, udawało mi się ten ruch zagrywać niekoniecznie w tej sytuacji podobnej, generalnie w królewsko-indyjskiej. Jakie to jest posunięcie, próbujcie zgadnąć. To jest takie mm, posunięcie. Nieco strategiczne, ale bardzo pożyteczne. Nie wiem, jak to powiedzieć. Musicie spróbować znaleźć ten ruch. Znaczy, nie musicie, możecie spróbować oczywiście. Kto znalazł, gratulacje wielkie, moi drodzy, ja już pokazuję. Jest to wieża A3. Niezwykle pożyteczny ruch, jak już wspomniałem. Ta wieża przechodzi do obrony trójki i wspomaga króla. Bo tutaj zaraz będzie wymiana pionów i ta wieża będzie wspomagała pionka G3. To taka jest troszeczkę asekuracja, może nad wyrost, ale w tym momencie, no bo co grać białymi? Znaczy w takim sensie, że białe stoją dobrze, więc można jeszcze wyczekać. Poza tym schodzimy tutaj z Diagonali, chociaż tu się nic nie dzieje, bo jest pionek oczywiście, ale czasem ten pion się otwiera. No nic, zostało zagrane H5 i Hetman na H4. Bardzo ciekawa placówka dla Hetmana, jakby się udało wymienić Hetmany białymi. A to czarne nie mają co to zbierać. Zobaczcie skoczek przesilny. przesilny. Jeżeli tutaj się czarnymi nie uda e, króla mocno zaatakować, to czarne mają problemy. Poszło bicie i poszło bicie. Goniec na h No cóż, wymiana figur jak najbardziej. Moi drodzy, teraz kolejne zagranie Filuzji. Taktyka wchodzi. Proszę bardzo, szukamy taktyki. Może nie jest to jakieś spektakularne zagranie. Może nie jest to jakieś spektakularne zagranie, ale... Jednak e, taktycznie ciekawe, kto znalazł? Gratulacje, moi drodzy! Goniec na H5, wtrącenie. Niekoniecznie trzeba grać pod dyktando przeciwnika. O co chodzi? Skoczek wybił. Jeżeli wybiłby Hetman, no to wymieniamy Hetmanę, na końcu zbijamy na H6. Zdobywamy po prostu pionka. Skoczek na H5 i moi drodzy, tutaj goniec zbił na H6. Obowiązkowe posunięcie, obowiązkowe, bo ten skoczek czasem na F4 wskakuje, a teraz już nie ma takiej opcji. Na razie goniec broni. I w tym momencie, moi drodzy, jeżeli Hetman by zbił na H6, a tak nie poszło, no to zbijamy tutaj, pozycja się sypie. Wszystko się trzyma, zauważcie. Skoczek bardzo silny, skoczek w obronie. Powtarzam to jeszcze raz: ten skoczek jest fenomenalny. Tu wszystko broni, wszystko broni obok króla. A wieża jest też aktywna, jakieś tam opcje już istnieją. Pozycja byłaby przegrana totalnie. No ale w tym momencie Hetman zagrał na F7. No i tak naprawdę ta pozycja również po tym posunięciu jest przegrana. Czarne już się poddały. Może zaskakujący werdykt, ale dlaczego się poddały? Moi drodzy, no. Jeżeli Hetman odejdzie, to zawsze mamy bicie tutaj. A jeżeli Hetman E8, dajemy prostego szacha, krucha 7, bierze F8, pozamiotane. Nie ma co grać. Hetman odchodzi. No nie ma nawet gdzie. Tutaj to bijemy skoczka po zawodach. Chociaż tak, tu mata nie ma na jakiś ten bić skoczka. No moi drodzy, ta pozycja, tutaj mamy pozycję końcową. No zobaczcie, że Irańczyk, młody Irańczyk, po prostu tak wydaje się, wygrał dosyć gładko, nie? Ha! <słuch> Piękna partia, dzięki za uwagę, trzymajcie się zdrowo i ciepło, piszcie w komentarzach, czy coś tam nowego tutaj chwyciliście z tej, z tej analizy, trzymajcie się ciepło, hej.